Violetta Villas, piosenkarka i aktorka, także kompozytorka i autorka tekstów. Urodziła się 10 czerwca 1938 roku w Liège w Belgii. Zanim narodziła się gwiazda, sława scen Europy i Ameryki była najpierw Czesława Maria Cieśla, jedną z czworga dzieci górnika, polskiego emigranta, który repatrianckim szlakiem powrócił tuż po wojnie do kraju i osiedlił się w Lewinie koło Kłodzka. Tam też jego utalentowana córka dawała pierwsze koncerty ze szkolnym zespołem. Potem był Wrocław, na dalszy ciąg muzycznej edukacji wybrała się Cieślakówna do Szczecina, a w 1959 roku przyjechała do Warszawy. Masz głos operowy i piosenkarką nie będziesz, powiadała profesorka Eugenia Falkowska i za wszelką cenę usiłowała przekonać zdolną uczennicę do wielkiej sceny. Szybciej jednak od opery uśmiechnęło się do niej szczęście ze strony. Zwycięsko też przebrnęła późniejsza Violetta Villas przez próbę mikrofonową w radiu, gdzie wkrótce pod okiem Bogusława Klimczuka i Edwarda Czernego dokonała pierwszych nut. Pojawiły się one wnet na antenie, wzbudzając olbrzymie zainteresowanie. Piosenka Dla Ciebie, miły, zwyciężyła w plebiscycie Ekspresu Wieczornego i znalazła się wraz z wykonawczynią w programie jednego z koncertów festiwalu Sopot 61. We włosachliwi kwiat dla ciebie miły, palczyków ciepły blask dla ciebie miły, pudruje nosek i węgielkiem czernie brwi, szalcienki jak wygóry dla ciebie miły, korali sznurki trzy dla ciebie miły, dobrze, że siostry mi pożyczyły, pierścionek miota skryj i jak prawdziwy lśni, lusterko powiedz, czy nieładnie mi. Przepowiadam pani światową karierę, mówił po sopockim debiucie inicjator tego festiwalu Władysław Szpil. Proszę się nie przyzwyczajać do nazwiska Cieślak i wybrać sobie jakiś pseudonim. Skąd się wziął pani pseudonim? Proszę pana, więc wytłumaczę właśnie, bo wiem, co mówiliście kiedyś przed laty. Violetta, bo urodziłam się w Belgii. Tak, to wiem, w Liège. W szpitalu właśnie królowej Elżbiety. I urodziłam się z długimi włosami, a dzieci się rzadko rodzą z długimi. Ponieważ mama moja nie umiała po polsku, a dzieci tam się chrzci zaraz. A mama była Belgijką? Nie, Polką. Więc pytają mamę moją, jak im dać imię, bo tam chrzczona byłam w tym szpitalu. Mama nie rozumiała. Mówi Wieśka, chciała mi tego. Oni z kolei nie rozumieli, co to jest Wieśka. No i za te loki otrzymałam imię Violetta Eliza. Tak naprawdę to nazywam się Violetta Eliza, jeśli chodzi o imiotę. A Villas, bo wzięłam sobie dwie literki od Violetty i dodałam las, ponieważ w lesie mieszkałam. Jedno L mi nie pasowało, bo tak mi nie brzmiało w uchu. Dodałam drugie L i wyszło nie zagranicznie, nie po polsku. Każdy mówi, ale zarozumiał, jaki pseudonim. A tylko wziąłem polski las i dodałam dwie literki wi. Koncerty w wielu miastach Polski, nowe nagrania radiowe, kilka wyjazdów do sąsiednich stolic, udział w programach telewizyjnych wzbudzały zachwyt publiczności. Violetta Villas pojawiła się znowu w Sopocie, w 65 roku zaśpiewała w Opolu, uczestniczyła w międzynarodowych koncertach radiowych w Szwajcarii RFN,
We Francji na Festiwalu Młodych Talentów w Rennes otrzymała 3. nagrodę. Kariera nowej polskiej gwiazdy piosenki poczęła nabierać rozmachu. W 1966 roku na osobistą prośbę Bruno Cocatrixa znalazła się Violetta Villas w Paryżu w gronie artystów Grand Music Hall de Varsovie. Przez to tylko, że był w tej Olimpii wielki żyrandol. Cały ze szkła i kryształu, kiedy brałam fordę, to drżało. I ludzie patrzyli na mnie i na żyrandol. Na mnie i na żyrandol. I dlatego był tytuł Głos ery atomowej. I ten właśnie tytuł spowodował, że pan Frederick Apgar z Las Vegas przyszedł obejrzeć tą Polkę z tym głosem atomowym. Frederick Apgar zaprosił Violettę Villas do Las Vegas. Od grudnia 1966 roku przez 3 sezony była gwiazdą Casino de Paris, gdzie obok niej pojawiały się wielkie gwiazdy światowego show biznesu: Sammy Davis, Harry Belafonte, Dean Martin, Erta Kitt, Frank Sinatra. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your smile was so inviting. Something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Just a glance away, warm embracing dance. Jak przyjęto polską piosenkarkę w Ameryce? Jak objawienie, nie tylko w środowisku polonijnym, do którego trafiała kilkakrotnie na zaproszenie Jana Wojewódzki i Henryka Mikalskiego, ale także w amerykańskim, snobistycznym i wyrafinowanym środowisku Las Vegas, obcującym na co dzień z gwiazdami pierwszej wielkości. Do nich także należała ulubienica widowni Casino de Paris, Violetta Villas, śpiewająca w 9 językach swym 4-oktawowym głosem. Lubię piosenki dające ludziom odprężenie, pozwalające zapomnieć o kłopotach codzienności, mówiła w jednym z wywiadów Violetta Villas. Sama też komponuje, kierując się wyśmiewaną przez niektórych zasadą, że piosenka szlagierowa musi być banalna. Wcale nie uważam, że o miłości czy zazdrości trzeba mówić przy pomocy wyszukanych słów i zawiłej filozofii. Nie ma miłości bez zazdrości, bo nie ma zazdrości bez miłości. Stara to prawda, mocna jak wino, a wino czerwone, serce szalone. Nie ma miłości bez zazdrości, bo nie ma zazdrości bez miłości. Miłość przychodzi razem z zazdrością, a zazdrość odchodzi razem z miłością. Znów chcecie bawić się mną, znów chcecie słyszeć mój głos. Wiem, że laleczką mnie zwą, cóż taki widać mój los. I znów pięknie ubrał mnie ktoś, ktoś mnie nauczył dwóch zdań. Cóż być maskotką to dość, dość dla mych panów i panią. Ja mam nieczułe ręce, a ja mam serce. Mam sny we snach ogrodnice, mych łez ja się nie wstydzę.
Piosenka i estrada ułatwiły Violetcie Villas kontakt z filmem. W Stanach Zjednoczonych przypadł jej zaszczyt partnerowania Glennowi Fordowi w westernie Niebo i Pistolet, Lee Marvinowi w kowbojskim muzykalu Malowany Wagon i Bobowi Hope w komedii Ja już taka jestem. Po powrocie do kraju w 1970 roku zrealizowała dla telewizji film w formie inscenizowanego recitalu. Dwa lata później zagrała w obrazie fabularnym Dzięcioł, wystąpiła w głównej roli w programie Sentymenty, interpretując piosenki do tekstów Agnieszki Osieckiej. W filmie Profesor Tutka zaśpiewała Walczyka Cicha Helka. Wiedzą dobrze marynarze, wagabundy z różnych stron, jak pod wielorybem w parze skończył marnie Rocco John. Rocco John był z zawadiaka, więcej takich nie ma już. Kochanego pierś chłopaka, Cicha Helka wbiła nóż. Cicha Helka, ta Polaka, całe Buenos Aires wie. Poszła z każdym, bo już taka, lecz por Dios z Johnem nie. Szalał Rocco John z zazdrości, taki siłacz bądź co bądź. Niejednemu skruszył kości, Helki nawet nie śmiał tknąć. Od samego początku kariery była Violetta Villas nieustannym obiektem zainteresowania dziennikarzy. Pisywano o niej z zachwytem, ale też wyśmiewano i wyszydzano. Budziła podziw swymi wspaniałymi warunkami wokalnymi, zaś śmiech i drwiny, mitomanią, megalomanią, ekstrawagancją. Przysparzała sobie rzesze admiratorów sztuką śpiewaczą, a zagorzałych wrogów sposobem bycia i filozofią życia. W rodzinnym Lewinie jedno z kin nazwano Violetta. Jej imię nosi huta szkła w Ustroniu Śląskim. To o niej też powiedział kiedyś Jerzy Waldorf, że jest największym i najbardziej zmarnowanym talentem, jaki mieliśmy po wojnie. Niezmiennie jednak jej koncerty i recitale cieszyły się i cieszą nadal ogromnym powodzeniem. Tak było w Teatrze Syrena, gdy wystawiano tam rewie z jej udziałem w 79, w 86. W 88, gdy żegnała się tam z polską publicznością przed wyjazdem za Głosem Serca za ocean i gdy stamtąd wróciła po nieudanym małżeństwie, dając entuzjastycznie przyjęty przez publiczność i niezauważony jak zwykle przez krytykę recital w sali Operetki Warszawskiej. Mimo zbliżającego się ćwierćwiecza kariery estradowej, nie słabnie zainteresowanie Violettą Villas. Nie odzwierciedla tego niestety dorobek płytowy gwiazdy, choć trudno dziś ustalić, którą ze stron, artystkę czy polską fonografię, uznać należy za winną tego stanu rzeczy. Przed paroma laty powstał fabularyzowany dokument o niej, bajka o Kopciuszku i piekle, jak roboczo nazwali swój film Zbigniew Kowalewski i Jerzy Kołat, zaś wiosną 1993 roku ukazała się książka o Violetcie Villas pióra Witolda Filera. Pamiętnikarstwo stało się modną sztuką. Zapowiadany tytuł spodziewany był jako pamiętnik, tymczasem pamiętnikiem nie jest. No, w pewnym sensie nie, bo mogę powiedzieć, że jest to w pewnym sensie pamiętnik moich kontaktów z gwiazdą. A naprawdę to jest po prostu moja książka o Violetcie Villas.
którą współpracowałem wiele lat jako dyrektor Teatru Syrena, jako konferanser, jako menadżer, kiedyś jako człowiek pracujący w telewizji, w której ona występowała. I jako człowiek, który śledził jej burzliwą drogę przez progi i bariery polskiego show i światowego show biznesu. Gwiazdę trzeba kochać, żeby o niej napisać. I na swój sposób chyba tak. Mnie się wydaje, no a kochać to znaczy kochać i nienawidzieć oczywiście. Ja ją chwilami kocham, chwilami nie cierpię. No może do nienawiści nigdy mi się nie posunął oczywiście. Natomiast uważam, że jest to wielka artystka, wielka osobowość, nieznośny człowiek. I to wszystko się sumuje trochę w tej książce. Dał pan wyraz miłości, nienawiści w tej książce? Przede wszystkim miłości. Przede wszystkim miłości. Może trochę prawdy. Obie publikacje, film i książka, zrazu żywo zainteresowały Violettę Villas. Ale później? Po premierze filmu groziła autorom procesem, wieczoru promocyjnego książki o sobie, mimo zaproszenia, nie zaszczyciła obecnością, delegując nań agresywnych parlamentariuszy. No cóż, Violetta Villa zdaje się wyznawać zasadę obowiązującą w światowym showbiznesie. Niechaj mówią dobrze lub źle, byle z nazwiskiem. Tyle, że jeśli idzie o nią, nie szczędzono jej epitetów. Lady Skandal, Polska i Masumak, Łóżko pełne włosów, Villas a la Callas, Słowiański Rubensik, Tygrysica z Magdaleny.